przede wszystkim zaczynasz rano od ustawienia takich zadań na cały dzień. Generalnie nie ma nudów. Zajmujesz się wzięciem klienta za rękę i poprowadzeniem go do rentownego wzrostu. Tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzić z naszymi klientami. Spotkania, maile, konsultacje. To są konsultacje, czyli rozmowy z klientami, aczkolwiek trzeba uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie się, na zebranie informacji. W głównej mierze to jest siedzenie i rozwiązywanie problemów. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień pracy. Konsultant jest odpowiedzialny za dowiezienie sukcesu u klienta w najbardziej ogólny sposób. Sukces jest bardzo różnie definiowany w zależności od tego, z jakim klientem mamy do czynienia. Za doradzenie klientowi w taki sposób, by rozwiązać jego problem, nie tylko ten, który jest teraz w krótkim terminie, ale poprowadzić klienta do rozwiązań, które przynoszą mu korzyści w długim terminie. Wzrost konwersji, pozyskiwanie leadów, skrócenie cyklu sprzedaży. Za klienta, za jego dobro, za to, żeby cały zespół lubił z nim pracować też. Tak naprawdę nie rozliczamy konsultanta, nie wiem, z czasu pracy. Rozliczamy go z efektów, to efektów mierzonych przez klienta. Konsultant jest rozliczany poprzez efekty. Nasza praca ma przynieść klientowi wymierne korzyści w postaci zysku. To jest taka nasza gwiazda polarna, do której zawsze dążymy z klientem. Cyklicznie są prowadzone różnego rodzaju badania satysfakcji klienta, czy to poprzez CSAT czy NPS. I na tej podstawie jakby oceniamy to, czy klient jest zadowolony z naszej współpracy, czy też nie. Czasami wchodzisz w biznesy, w których do tej pory nie pracowałeś i trzeba się mocno uczyć biznesu klienta, żeby zrozumieć jego charakterystykę i specyfikę. Sprostanie oczekiwaniom związanym ze wzrostem firmy. Największe wyzwania są wtedy, kiedy ułożymy sobie plan, a z przyczyn niezależnych zupełnie, na przykład zrządzenie losu albo cokolwiek innego, trzeba ten plan pivotować albo go zmieniać całkowicie. Bardzo dużo pojawia się pytań ad hoc, często nie tyle związanych z danym tematem, więc trzeba mieć tak naprawdę bardzo szeroką wiedzę, być cały czas na bieżąco, cały czas się kształcić. Kiedy klient do nas przychodzi, chce zmiany, natomiast nie chce niczego zmieniać. To zależy tak naprawdę, o jaką decyzyjność tutaj pytamy. Bo możemy odpowiedzieć na to pytanie w kontekście, jaką decyzyjność ma konsultant na naszą firmę jako na Casbeck. Ma bardzo dużą, ogromną tak naprawdę, bo struktura całego Casbeck jest dosyć płaska. Myślę, że konsultant bardzo często jest troszeczkę prawą ręką zarządu. Konsultant w zakresie współpracy z klientem odpowiada tak naprawdę za całość jej przebiegu i jego decyzyjność jest pełna. To znaczy, to on decyduje o tym, jakie rzeczy będą przepracowywane z danym klientem. Konsultant na bieżąco może ustalać tematy konsultacji, zakres, tematyczny wsparcie, a z klientem może też angażować do projektu innych konsultantów. Bardzo dużo, bo rozmawia z zarządami firm i decyzje, które podejmuje konsultant i które sugeruje zarządom, mają bardzo duży impact na to, jak działają ich firmy. Najbardziej rozwijające w ogóle w życiu zawodowym, moim zdaniem, jest uczestnictwo w rozwoju organizacji. A w Casbeck mamy możliwość uczestnictwa w rozwoju jednocześnie wielu firm. Doświadczenia we współpracy z innymi klientami jestem w stanie przekładać na sukces pozostałych klientów. Praca w gronie ludzi, którzy mają taką samą zajawkę na tematy biznesowe, marketingowe i sprzedażowe i ze sobą nie rywalizują, rozwiązują wspólnie pewne rzeczy. Ludzie, z którymi pracuję, to są naprawdę najlepsi ludzie, z jakimi miałem okazję pracować. Fajne jest też to, że w ramach każdego z klientów poruszamy zupełnie różne tematy. Może to być sprzedaż, rozmowa handlowa, model biznesowy, rentowność firmy. Powiedziałbym Ci, że krzywa uczenia, jaka jest w tej firmie, jest niesamowicie szybka, wysoka. Ciężko będzie znaleźć drugą taką organizację, gdzie tyle się nauczysz w tak krótkim okresie czasu. Casbeck to jest zespół. Nasza firma to jest zespół. Bardzo fajne jest to, że mamy z kim zderzać swoje pomysły.
jeśli czegoś potrzebujesz, to wiesz, że możesz liczyć na tych ludzi, których masz obok. Pracujemy wszyscy zdalnie, w związku z tym, jeśli jest potrzeba szybkiego feedbacku, szybkiej konsultacji, zawsze mogę liczyć na to, że ktoś, kto ma tą ekspertyzę, jest mi w stanie pomóc. Uważamy, że żaden z konsultantów nie ma całej wiedzy, ale cała firma razem ma każdą dostępną, potrzebną wiedzę. To jest super, bo tutaj nikt nie odmawia pomocy. To jest na tej zasadzie, że zawsze możesz liczyć na swoich kumpli z pracy, bo gwarantuję, że ktokolwiek przyjdzie i mimo tego, że będzie uważał, że jest największym wyjadaczem w historii, to w Kasbegu znajdzie się ktoś, kto w niektórych dziedzinach zawsze będzie wiedział więcej. Konsultant rozwija się każdego dnia, ponieważ spotyka nowych klientów, nowe branże, nowe problemy i aplikuje swoją wiedzę i doświadczenie do nowych wyzwań, które ma tak naprawdę każdego dnia. Zupełnie inaczej człowiek się uczy, jeżeli spotyka się w grupie trzech równie doświadczonych ekspertów jak on sam i wspólnie pomagają sobie rozwiązać problem. Konsultant w pracy na tym stanowisku nie tylko może się rozwijać, w zasadzie musi się rozwijać. Ponieważ rozwój naszej firmy, rozwój klientów jest bardzo mocno uzależniony od tego, czego nauczy się w czasie współpracy nasz konsultant. Uczyć się, zdobywać wiedzę. Jest konkretna lista, którą się dostaje gdzieś na początku, którą trzeba gdzieś wypełnić. Każdy ma swojego team lidera, który wprowadza we wszelkie arkana pracy w Kasbegu, odpowiada na wszystkie pytania, jest twoim opiekunem. Ma też takiego swojego buddy w firmie, do którego uderza z jakimiś tematami organizacyjnymi. To jest często osoba też, która rekomendowała go na to stanowisko albo po prostu została do niego przydzielona, więc jest taka bliska relacja. Często jest tak, że te osoby mają podobne jakby pola eksperckiej wiedzy, na przykład marketing czy sprzedaż, czy obsługa klienta i jakby stanowi taki pomost przed wejściem jakby w zespół i staniem się takim integralnym elementem tego zespołu.